4 razy chyba w tygodniu. 4 razy, a może jesteśmy z prawem? Byłyśmy z prawem. A ty? Co święty te razy? Co niedzielę i co i proszę w nią o różne łaski. A masz jej obrazek na to? A na katechizie dowiedziały się coś o świętej Teresie? Tak. Była katecheza specjalna? Była. I co się dowiedziałeś? Że była Francusko. Była Francuską. Lizję. Była karmelitanką, prawda? Miała 7 sióstr. No dużo było informacji, prawda? A ty co zapamiętałeś? Jak miała 15 lat, to pojechała do Rzymu poprosić Ojca Świętego, żeby mogła wstąpić do zakonu. No pięknie. I co jeszcze zapamiętałeś? Że ta relikwia, że Polska jest 36 krajem, po którym ta relikwia podróżuje. Cieszę się, że w parafii Święta Teresa będą relikwie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I masz taką szczególną intencję, szczególną prośbę do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Pomyślałeś już sobie? Nie jeszcze. Przygotujesz ją w swoim serduszku? A masz róże? A to jeszcze mama przyniesie, na mszę o 18. O 18 będzie szczególne błogosławieństwo róża. Jak myślisz, dlaczego? Bo róża jest symbolem świętej Teresy, ona zawsze na wszystkich obrazach była z różą. I obiecała, że co? Że po swojej śmierci ześle jaki deszcz? Spadków róż. Tyle łask wspólnie na ziemię. Dobrze, dziękuję bardzo. To jest osobisty fotograf? I kto to jest? No bo się tu musiałem zrobić. Ale ja mam gdzieś 19 z minutami, prawda? Kiedyś było 8 może być, nie? Nie chciałem być napisany. Nie, ale widzimy, że ludzie bardzo przeżywają ten dzisiejszy dzień, dlatego że bardzo ukochali swoją świętą patronkę. Ten obraz, który tutaj się znajduje, w 1937 roku został przyniesiony posesyjnie z kościoła świętej Barbary tutaj, do świątyni i od tej pory jest tak bardzo czczony. Czcimy świętą Teresę poprzez cotygodniowe nabożeństwa, poprzez pieśni, które ludzie tutaj śpiewają. A nawet muszę powiedzieć, że powstała nowa pieśń o świętej Teresie, o tym chodzi o słów siostry Teresy, o do muzyki naszego organizmu, naszego organizmu. Dziękuję ślubie. Chcę powiedzieć, o której są nabożeństwa ku czci świętej Teresy? Nabożeństwa ku czci świętej Teresy są co czwartego godzinie 8. Prowadzą też sporą liczbę. Czy jest księga
próśb. To znaczy, była zapoczątkowana taka próśb, ale prośby wyrażamy właśnie podczas tych nabożeństw w formie, czy to właśnie tak opisane, czy ludzie sami przedstawiają. Są bardzo z życia. Jest to nabożeństwo, także w sposób, w który się wypowiadają te prośby. I jeszcze się nabożeństwo skończy. Taką maleńką relikwię otrzymaliśmy od księdza Grosza. Właśnie około 5 lat temu. Właśnie ta relikwia jest wystawiona zawsze wtedy na ołtarzu. Ze ścianą całą. Rozumiem, że Chrzest Święty to właśnie ten okres. Tak można powiedzieć. I dlatego proszę sobie wyobrazić, że chociaż mamy dekorację z figurą świętej Teresy, którą otrzymaliśmy od księdza prawata doktora Mariana Dudy z katedry, to jednak chcieliśmy uszanować ten przepiękny obraz. I on jak gdyby zaprasza do kościoła. Mówi, tak, tutaj właśnie będzie miejsce powitania. Ołtarz ten spełnia właśnie taką powitanie. Proszę jeszcze w kilku słowach przypomnieć, w jaki sposób wybrała się do przyjęcia świętej Teresy? Blisko rok, odkąd tylko, że będzie peregrynacja świętej Teresy, zaczęliśmy postanowienia, że będziemy przygotowywać się szczegółowo, to znaczy te mieliśmy także jeszcze na ten wieczornic, które przypomnieć, kim święta Teresa jest dla nas, nie tylko dla nas. To być prosty dla nas, bardzo ładny swoje codzienne życie. Tak to właśnie to wszystko w taki sposób zostało pomyślane, abyśmy jeszcze bardziej przygotowali się do dzisiejszego nawiedzenia przez cały miesiąc, co to bezpośrednio przygotowali. No a już jeśli chodzi o przygotowanie zewnętrzne, od miesiąca opracowała nowa karakteru. Zdawaliśmy sobie przedmiotę. Oprócz bieżąca miesięcznego, czy były jakieś rekolekcje? Przy całej dzisiejszej uroczystość rekolekcje uczci właśnie świętej. Były one w to, czyli takie triduum. Takie triduum prowadził właśnie przed prawa Mariana. Cieszyły się dość dużą pewnością. Ten sprawa bardzo pięknie wygłosił. O godzinie 20. Bo była też możliwość wyspowiadania się. Rozumiem, że kończyły się apele. Kończył się apele o godzinie 20. Ma pan jakąś taką modlitwę szczególną? Mam już. A patronku to już jest 80 lat. Pojawił się 70. A już do komunii wiem, tam w tamtym kościele starym, co się stoi ten pobudynek, to też jest 80 lat. Od 80 lat to jest. Tak.